Komu w drogę, temu trampki na buty, ja czy bym co? Ja powiedział tak, soloneza czas zacząć. Soloneza czy poloneza? Soloneza. Jesteśmy ekipą, która tutaj na życzenie likwidatora zarządzającego Elaneksem w upadłości postanowiła zrobić porządek z kominem, który stał się niebezpieczny tutaj dla okolicznych zakładów i ludzi przychodzących na ogródki działkowe. No i generalnie będziemy, nasza praca będzie polegała na tym, że ściągniemy z samej góry 10 metrów tego komina, który jest najbardziej zniszczony i stanowi zagrożenie. Luźne elementy, czyli cegły i spoiny, zrzucimy do środka komina, a następnie wykonamy całą reprofilację tego komina, czyli naprawimy spoiny i jakieś dziury, które również na całej długości komina, cały trzon komina po prostu naprawimy, czyli zrobimy taką reprofilację. Będzie ciężko, jest krucho z asekuracją, ale damy radę może generalnie. Zobaczymy jak będzie. Robota, pasja, nie wiem. Aha. A jako, że jesteśmy pasjonatami wspinaczki w górach, w skałach, zjeżdżamy też do jaskiń, potrafimy posługiwać się sprzętem alpinistycznym, także wiemy jak zrobić to, żeby nie spaść i nie zabić się z takiego komina. No i można to potraktować jako dużą skałę. Przeczytaliśmy tak naprawdę wczoraj taką instrukcję, 30 stron książeczka, rozbiórka komina w weekend. No i może damy radę. Trudność była taka, że była po chorwacku chyba ta instrukcja. No tak, ale dlatego przeczytaliśmy tylko obrazki. Zdjęć było dużo. Ćwiczyliśmy na sucho, więc damy radę. No i nasza praca tutaj polega chilloutowo. Mamy tutaj kucharza, który przyjeżdża. Taki Robert Makłowicz częstochowski, Pulfon. Tak. I dzisiaj pewnie też będzie. Dzisiaj też będzie. Zawsze zjawia się niespodziewanie. I gotuje nam jakieś swoje specjały. Tomek jest naszym koordynatorem na dole. Wizażysta powierzchni płaskiej. No nie całkiem płaski. Zabezpiecza nam tutaj teren na dole, żeby nikt tutaj niepowołany się nie dostał. Co robi? Dzisiaj buja. No, możesz tego nie czuć, bo wisisz, ale tutaj jest dobrze. Trochę wieje. 10 w skali Beauforta. No i co mi było, że wiatr ma być około tam 7. Zbliżenie na siwego, HT.
kuchnia fińska, blok 9 kW, dużo energii, ostre rzeczy, no co? Może skręć. Stwierdził, że co? Że imbir ma właściwości, żeby się fajnie było co zrobić? Sikanie, krojenie, obcinanie sobie palcy. Pierwszy stołowy. Nie no, robala generalnie, no szału ze smakiem to nie ma z robalami, no ale to warto było spróbować. Aczkolwiek bardziej takie chyba kogoś nudzi po prostu zwykłe jedzenie, nie? No, to robaczka sobie wrzuci i się podnieca, no ale co? Nie ruszaj, tu! O, mego lasa. A to już! Bo resztą nie jestem, rozumiem. Ja z miasta. Oj, stój, lecik. Kurde, chyba to to ja lubię. To ja rozumiem. Ta przygoda się zrobi ze świetnika, tak? Fajnie pomarańczowieją w ogóle. Różne kolory nabierają.